No, witam, kontynuujemy sobie Chroma trochę wcześniej. Filmik wcześniej trochę tam za daleko dojechałem, zajechałem. No, musimy iść tutaj w ten budyneczek. Tutaj kolegom pokazać, gdzie raki zimują. Ależ pięknie spadł. Dole jakieś gno jest. Tu są jacyś panowie? Kurczę, syn. Tu był jeszcze jeden. Tu już jest. Aj, pięknie. Zwijmy sobie windę. Tu jeszcze jakieś dwóch ciuli. Chodź tu. No. I na dół. Pięknie. Chrom ma trzy alternatywne zakończenia. A jeszcze zanim powiem o tych zakończeniach, już na pewno mówiłem. A Daro, oni nie są tacy bezbronni, jak się wydaje. Nie by mi tu pierdzieli, że jest, nie jest uzbrojony. Aczkolwiek... A nic, wcale nie są tacy niebezpieczni. To nie to, że łamie konwencję genewską, nieprawda? Więc zobaczcie na tego kolesia. Jaki ciekawy ma ten strój. Ciekawy kombinezon. Pozbierajmy kule, pozbierajmy... Dobra. O skurczysyn. Oj, trzeba było go od razu sprzątnąć, bo gość był po prostu niebezpieczny. On rakiety. Jak widać w załączonym obrazku. To takich może być więcej. Trzeba ich będzie zgarnąć. Mamy tu jeszcze trzech harcerzyków. Ej, wiecie co? Ja sobie ten save'nę, nie będę ryzykował. Może mi się krzywd dostać. O, skurczysyn, faktycznie. Gdzie uciekasz? Przed wujkiem Elvisem nie ma ucieczki. Pamiętaj. No, więc tak jak już mówiłem, będą trzy alternatywne zakończonka. Pokażę wszystkie, o cholera. Ty, oni coś dobrze celują. Pokażę wszystkie zakończonka i będzie to pełne przejście gry i już się nie mogę doczekać rozpoczęcia Dino Crisis 2. Bardzo dobrze celują, wam powiem. Ajajaj. Przeciążyłem implanty i mnie drutło. A oni chyba są nade mną. Nie. Mogą być tutaj. A właśnie. Fuck! Chodź tu złociutki. Jeszcze jeden ciul. Snajpereczkę ma.
Snajpereczkę. Piękny sprzęcik, piękny. Aż cudo. Podoba mi się. Chyba sobie wezmę. Na razie. Kurde mol. To są jaja. Patrz jaki inteligentny, ucieka. Co jest? No, w końcu. Granulacik się zawsze sprzyda. Okej. Wiele kul nie ma. O, może wystarczy. No i gdzie teraz? Teraz jedziemy do dupy. Logan, stary przyjacielu! Bo chyba wciąż jesteśmy jeszcze przyjaciółmi, co? No nie gniewasz się chyba za to małe przedstawienie na Zorgu. Kerry? Kerry? Słyszysz mnie? Nie sądzę, aby cię słyszała. Zakłócam waszą częstotliwość. No szkoda, że nie widzimy się osobiście, ale muszę nadzorować przejęcie nanowirusa. Zetroxowi się już nie przyda, ale nam? Owszem. Aha, zapomniałbym. Masz pozdrowienia od naszych wspólnych przyjaciół z Kordeku. Mam ci przekazać, że zostałeś zwolniony. Zabawne, nie? Ciekawe, jaką masz teraz minę. Chciałbym to zobaczyć. Wiesz co, Logan? Mimo wszystko trochę mi cię żal. To już drugi raz, jak wychodzisz przeze mnie na głupka. A może po prostu nim jesteś? Ale Mendo. Nie martw się. Pokażę cię po raz ostatni. Uruchomiłem system autodestrukcji kompleksu. Za 15 minut cały kanion przestanie istnieć. To trochę jak terraformacja. O, dobra. Widzę, że kontenery są już na pokładzie. Pogadałbym jeszcze z tobą, tak miło się gawędzi, ale robota czeka. Musimy przygotować się do wytrucia kolonistów. Jak chcesz, to ich od ciebie pozdrowię. O, prawie zapomniałem, że ty nic nie wiesz. Powiedz, Logan, pewnie koloniści nie pochwalili ci się, że znaleźli i od 2 miesięcy wydobywają chrom. W czystej formie, 5 baryłek czystego chromu dziennie. Myślałeś, że wszyscy wokoło zabijają się o jakieś śmieszne kryształy, co? Twoi kumple koloniści śpią na forsie, a rzucili ci jakieś marne ochłapy. Na twoim miejscu wziąłbym od nich 10 razy więcej. Jesteś naprawdę głupi. I czasu zostało ci niewiele. Żegnaj. No i zakończył ten swój monolog. Nie strzelaj! Przyszłam cię uratować, żeby spłacić dług. Gdzie Pointer? Już go tu nie ma. Pospiesz się. Zaraz to wszystko wyleci w powietrze. Sukces, gratulacje. A więc udało nam się przejść kolejną misję. A więc już wiemy parę rzeczy więcej. Jednak górnicy zdobyli chrom. I uratowała nas kobitka i drugi raz Pointner zagrał nam na nosie. I ta masakra z Peikonu? To wszystko Kortek? Nabrałam pewności, gdy zorientowałam się, że Kortek chce przejąć nanowirusa Zetroxu. W tym samym czasie wysłali ciebie, żebyś go zniszczył. Czuję się tak samo oszukana jak wy. Nie miałam o niczym pojęcia. Przecież Dexon naprawdę pracował dla Zetroxu. Nie wierzę jej. Gdzie Pointer zabrał nanowirusa Zetroxu? Do laboratoriów Korteku na Icegardzie. Przygotowują go tam do użycia przeciw kolonistom. Nie mogę uwierzyć, że brałam w tym udział. Musimy ich powstrzymać. Nie słuchaj jej, Logan. To kolejna pułapka. Po prostu wynośmy się stąd. Zaufajcie mi. Chcę wszystko naprawić. Znasz to laboratorium? Byłam tam kiedyś. Zdaje się, że oficjalnie wytwarzają tam farmaceutyki. Logan, posłuchaj mnie, chociaż ten jeden raz. Wiem, że masz już tego wszystkiego dość, ale nikt tego za nas nie zrobi. Przygotuj proszę wahadłowiec.
Pani sytuacja się komplikuje, tak myślałem. Jak przypuszczałem, jak mniej więcej pamiętałem, Zetrox, Agicortek, to jednak dwie bandyckie korporacje. No, może taki zestaw broni weźmiemy. Laboratorium Corteku położone jest na lodowych pustkowiach Ice Guardu. Ha! Roślinność jest tu bardzo uboga, a użyty teren jest w przeważającej części odkryty. Skany wskazują na obecność kilku zmotoryzowanych i pieszych patroli w okolicy kompleksu laboratoryjnego. Z uwagi na charakterystykę terenu możesz zapewne spodziewać się snajperów. Brak widocznych śladów na obecność ciężkich pojazdów bojowych. Nie. Wróć. Weźmiemy snajper jednak. Weźmiemy tą większą. 14 mm amunicja. Potrzebujemy do 14. No właśnie. Myślę, że tak będzie dobrze. Nikt inny tego nie zrobi. Jeżeli Nicole Parker ma rację, Cortex zamierza użyć nanowirusa wytworzonego przez Zetrox do uśmiercenia kolonistów Sterbona. Żeby do tego nie dopuścić, musisz udać się razem z Nicole Parker do laboratorium Corteku na Ice Guardzie, gdzie właśnie trwają ostatnie przygotowania do użycia wirusa. A więc i górnicy, i wszystkie korporacje nas wyszukiwali, trzeba z nimi w końcu zrobić porządek. Ta-na-na-na-na. Spróbuję dostać się do laboratorium. Wykorzystam moją przepustkę. Powinna być jeszcze ważna. Gdy tylko wyłączę system bezpieczeństwa, otworzę ci bramy. W międzyczasie zajmij się samym na południu. Jak go zdezaktywujesz, będziemy mogli stąd uciec, nawet jeśli włączy się alarm. Na pewno chcesz tam iść sama? Już tam byłam. Poradzę sobie. Do zobaczenia. Nieszkodliwie sama i będę czekał na sygnał od ciebie. Bądź ostrożna. No i tak, zrobiło nam się zimowo, za niedługo i tak będzie zima. A ja zobaczyłem ten śnieżek, te... Fajnie to. Ha, będziesz jeszcze żył chwilę. Fajnie to wygląda, a teraz jesteśmy na planecie z takim klimatem zimowym. W międzyczasie jak ładował się film, a przypomniała mi się reklama pewnego szybkiego internetu. Przypomniała mi się reklama. Oh, fuck. Internetu szybkiego. Dobrze wam znanego pewnie. LTE. Tak sobie rozkminiłem, że normalnie. Jak i Polsat, jak i Plus. Ponieważ te dwie firmy posiadają ten internet LTE, zachęcają nas do piractwa. A dlaczego? No jest tam gościu, który reklamuje, że szybkie ściąganie z internetu, że znacznie szybciej możemy ściągać muzykę MP3, filmy, a przecież jaka była afera z ACTA niedawno, co byliśmy świadkami ataków hakerów przecież na strony rządowej, nie tylko, ponieważ pan Donald Tusk chciał właśnie podpisać. I zobaczcie taką sytuację, Polsat i Plus nam po prostu reklamują swój szybki internet i że oni szybciej ściągają filmy
DVD, że filmy w HD, szybciej ściągają muzykę, całe płyty muzyczne, a przecież ściąganie z internetu jest nielegalne, bo to jest piractwo. Tak więc bardzo dobrze, że tych akta nie będzie, przynajmniej w Polsce. Jeszcze. No sami możecie zinterpretować, no. Ci usługodawcy szybkiego internetu, jak i Plus, jak i Polsat, po prostu nam reklamują po prostu też piractwo. Co tu zrobić? To wypierdzieliśmy. Przyjrzyjcie i sami zinterpretujcie się tej reklamie. Oglądnijcie uważnie. Będziemy hakować, no to hakowanie to już mnie dobije, normalnie mnie dobije. W miarę szybko poszło. Pięknie. Panowie udali się na wieczny sen. No i po raz kolejny hakowałem. No nie wytrzymam. Okej. Chyba tyle, nie? Zniszcz kontrol Sunside. Aha. No to po cholerę ja to hakowałem. Czasami nie można być nadgorliwym. Logan, wyłączyłam system bezpieczeństwa. Pospiesz się. Ukryj się gdzieś. Zaraz tam będę. Daj znać, jak już będziesz w środku. Tu jest, skurwydziad. O kurwa. Ale jaja. Setówka. Bum. Bum. Było wielkie bum. Co do mnie będziesz strzelał, dziadu? Jeszcze jeden, ciul. Wypieprzę. Dobra, jedziemy dalej. Niepotrzebnie przyciszyłem tak bardzo muzykę.
tu się jest. Wymienimy sobie broń, snajpera już nam raczej potrzebna nie będzie. Teraz na coś bardziej praktycznie szybko. Takie kropidło będzie idealne. Nicole? Gdzie jesteś? Nicole! Niech to szlak! A tu co? Ło! Fajne! A, pięciulo. Pięknie. Wash fuck! Co za skurwy dziad? Gdzieś jest, ciulo. Dobra. Fajnie to wygląda, no, to kozacko zrobione. Jak dla mnie bomba. O, skurczy syn. Nie strasz ludzi. Jest ich tu sporo. Magazyny. Gruszkola nie popijają. Cortec Corporations. Też fajnie wykonany plakat. I te drzewka, zobaczcie jakie klimatyczne. Bardzo ładne, ładna grafika tych w ogóle roślinności, jest przekapitalna grafika. Bardzo, bardzo kapitalna. Ta palma jest, no przedebes, jest boska, no, naprawdę. Albo te od coli, zobaczcie jak to wygląda. Generator. Nie ma żadnego ciula. Nie ma żadnego ciula. Tu się zabarykadowali. Kolejny magazyn. Panowie nie mają apteczek, do dupy. Granaty kasetowe. Granaty kasetowe są zajebiste, można niszczyć pojazdy opancerzone. Czy walkery, czy te zwykłe pojazdy, fajna sprawa. W pomieszczeniach bezużyteczne. Lepsze już są te zwykłe, zaczepne granaty. O, dwurureczka. Nie, na razie nie będzie potrzebne. Trudno, sektor C mamy zamknięty, trzeba będzie się tam dostać z innej strony. Gdzieś ja windy widziałem. Fajne. Jest i winda. Jedziemy do góry. Tu ich może być trochę więcej, ale to w następnym odcineczku. Tymczasem trzymcie się, see ya. Do następnego odcineczka z Chrome. Będziemy montować Pointnera, Herca. Trzymcie się, see ya.